Dzień dobry Państwu, nazywam się Janina Naskalska-Babik, jestem licencjonowaną przewodniczką po Krakowie i specjalizuję się w historii i kulturze Żydów. Dzisiaj chciałam Państwa zaprosić na wycieczkę śladami Żydów Podhala. Zwiedzimy dwie miejscowości, Rabkę Zdrój i Czarny Dunajec. Zaczynamy w Rabce, jesteśmy na rynku rabczańskim i chciałam Państwu opowiedzieć legendę o powstaniu miasta. Dawno, dawno temu był sobie Harnaś Rabcuś. Harnaś dotarł do małej wsi, gdzie poznał się ze starcem Maciejem. Starzec Maciej mieszkał nieopodal, na górze i zajmował się zbieraniem ziół. Rabcuś i Maciej zaprzyjaźnili się i spotkali misjonarza pielgrzyma, który przyniósł chrześcijaństwo dla mieszkańców wsi. O ten fakt zazdrosny był czarnoksiężnik Luboń i wespół z diabłem Luncyperkiem postanowili ukarać mieszkańców wsi. Zesłali na nich Tatarów. Tatarzy przybyli tutaj i spalili całą wieś, a mieszkańcy schronili się na górze nieopodal razem z Rabcusiem i ze starcem Maciejem. Kiedy wrócili do wsi i zobaczyli swoje domy wszystkie spalone, zapłakali żywnymi łzami. Łzy spływały po ich policzkach i zasilały glebę rabczańską. Stąd w Rabce dzisiaj możemy znaleźć źródła solankowe. Później Rabcuś pokonał czarnoksiężnika i schował go w jaskini, ukrył go w jaskini. Natomiast diabeł Luncyperek uciekł na górę, która od dzisiaj nazywa się Diablakiem. Mieszkańcy odbudowali wieś i żyli długo i szczęśliwie. Tyle legenda. Natomiast jeśli chodzi o źródła archiwalne, to najstarsze pisma mówiące o historii Rabki znajdujemy już w XII wieku. Jan Długosz nawet w XIII wieku pisał o źródłach solankowych, które możemy znaleźć we wsi zwanej Rabka. W tamtych czasach te tereny należały do cystersów z Jędrzejowa, a później przechodziły z rąk do rąk różnych prywatnych dziedziców. W XIX wieku źródła solankowe z Rabki zostały zbadane. Okazało się, że są to jedne z silniejszych źródeł jodowo-bromowych w tej części Europy. Mają ciepłotę między 12 a 30 stopni Celsjusza i wpływają bardzo pozytywnie na choroby układu oddechowego. Już od XIX wieku leczono tutaj choroby układu oddechowego, takie głównie jak gruźlica. I po dziś dzień Rabka znana jest ze swoich uzdrowiskowych walorów. Rabka znana jest też z tego, że jest uzdrowiskiem dziecięcym. Nawet w herbie Rabki możemy znaleźć uśmiechnięte słoneczko, które symbolizuje miasto uzdrowisko dzieci. W Rabce znajduje się parę atrakcji dla dzieci. Możemy tutaj znaleźć wspaniały park rozrywki Rabkoland, nowoczesny i dostosowany nawet w czasach pandemii do użytkowania. Co roku odbywa się tutaj festiwal literatury dziecięcej w lecie. A także koło dworca w Rabce możemy zobaczyć pomnik świętego Mikołaja. Dla ciekawskich jest także Teatr Lalek. Także widzimy, że Rabka ma dużą ofertę atrakcji turystycznych dla dzieci. I poza tymi możemy także odwiedzić muzeum, które znajduje się w starym kościółku XVI-wiecznym, drewnianym, gdzie znajduje się wystawa etnograficzna. W Rabce znajdują się także atrakcje i dziedzictwo związane z historią Żydów. Jest to mniej powszechne i mniej popularne, także dzisiaj postaramy się znaleźć ślady żydowskich mieszkańców i historii Rabki. Żydzi do Rabki przybyli stosunkowo późno. O pierwszych rabczańskich Żydach wiemy dopiero z roku 1826. W tym roku 18-letnia panna Anna Goldberger przyjęła chrzest. Stała się więc konwertytką, nową chrześcijanką. Było to we wsi, możemy sobie wyobrażać, wielkie wydarzenie, ponieważ kobieta była już dorosła, a chrzest przyjmowała w kościele parafialnym w dniu odpustu parafialnego. Ojcem chrzestnym Anny Goldberger został miejscowy ksiądz, a matką chrzestną dziedziczka Rabki. W tamtym czasie oprócz niej Żydów w Rabce było około 6 osób. Natomiast pod koniec XIX wieku liczba rabczańskich Żydów wzrosła do 270. Przed II wojną światową, na początku XX wieku, Żydów w Rabce było 450. Także nie była to duża społeczność, stanowili oni tylko kilka procent całej ludności, której było 7,5 tysięcy. I możemy się zastanowić, kim byli ci rabczańscy Żydzi, jakie grupy społeczne reprezentowali i czy byli asymilowani. Otóż musimy wiedzieć, że takich grup społecznych w Rabce były dwie.
byli Żydzi religijni, tak zwani ortodoksyjni, którzy ubierali się w tradycyjny sposób i często mówili też innym języku. Mówili w języku jidysz lub też, kiedy modlili się, po hebrajsku. Oni byli mniej zasymilowani i stanowili taką odrębną społeczność w Rabce. Oprócz tego w XIX wieku pojawiają się także Żydzi zasymilowani, Żydzi postępowi lub też reformowani. Są to przedstawiciele grupy oświeceniowej, która po hebrajsku nazywa się Haskala. I tutaj w Rabce też możemy spotkać Żydów postępowych. W większości Żydzi zajmowali się handlem i prowadzili sklepy. Tutaj na rynku znajdowały się sklepy bławatne, piekarnie, sklepy z towarami żelaznymi, które prowadzili w większości właśnie mieszkańcy żydowscy. A także ci bogatsi postępowi Żydzi prowadzili w Rabce sanatoria i byli także ich kuracjuszami. Dzielnica żydowska w Rabce znajdowała się w okolicy rynku. Mieszkało tu około 20 żydowskich rodzin. Nazwiska takie jak Weisberger, Landwirt, Buschbaum, Goldman to byli Żydzi rabczańscy mieszkający tutaj przed wojną. Nie sposób jest opowiedzieć wszystkich historii i przywrócić od zapomnienia życiorysy każdego z tych Żydów, ale chciałam Państwu opowiedzieć o domach, które znajdują się w tym momencie za mną. Proszę spojrzeć na przedwojennej fotografii, widzimy dokładnie te same domy z rynku numer 1 i numer 3. Na rynku numer 3 widzimy dom, który przed wojną był sklepem Henryka Steinera. Był to sklep towarów bławatnych i płóciennych. Spróbujemy przenieść się w czasie i zobaczyć, jak ten dom wyglądał przed wojną, słuchając cytatu jednej z mieszkanek Rabki. O sklepie Henryka Steinera, Maria Mierzyńska. Potentatem wśród kupców był pan Steiner, którego duży sklep z manufakturą mieścił się przy rynku na dole Rabki. Byłyśmy tam z panną Karoliną zaledwie kilka razy, a głębia ciemnego pomieszczenia, szereg półek wzdłuż ścian ze starannie poukładanymi zwojami ciężkich materiałów, jak wreszcie imponująca łysina pana Steinera, wszystko to przejmowało nas podziwem i szacunkiem, które budzą się we mnie jeszcze raz i teraz, kiedy powracam pamięcią do tamtych odległych lat. Po wojnie niejednokrotnie odwiedzałam Rabkę, z którą łączy mnie znacznie więcej niż poruszane tutaj wspomnienia. Ale idąc tak dobrze mi znanymi chodnikami, mimowoli dziwię się, gdzie podzieli się ci wszyscy dostojni starcy w długich czarnych chałatach, w okrągłych kapeluszach, dyskutujący z przejęciem w niezrozumiałym języku. Budzili oni w nas obu nie tyle ciekawość, co żywe zainteresowanie i chęć dowiedzenia się czegoś więcej o tych ludziach i o całym ruchliwym, wrzaskliwym plemieniu, gęsto zaludniającym słone w Rabce. Koniec cytatu. Pani Maria Mierzyńska tutaj wspomina także o dzielnicy Słone, czyli okolicy ulicy Poniatowskiego, gdzie mieszkali Żydzi postępowi. W domu pana Henryka Steinera na pierwszym piętrze znajdowała się także czytelnia żydowska, która była otwarta i można było z niej korzystać w kilka godzin każdego dnia, co świadczy też o wykształceniu i zainteresowaniach rabczańskich Żydów. Kolejnym domem, o którym chciałam Państwu opowiedzieć, jest Rynek 8. Przed wojną mieszkał tutaj pan Abraham Freundlich, który był najbogatszym Żydem w Rabce. Abraham Freundlich był prezesem gminy wyznaniowej żydowskiej w gminie Jordanów. Warto tutaj wspomnieć, że Rabka nie miała osobnej swojej gminy żydowskiej, tylko właśnie należała do gminy jordanowskiej. To oznacza, że było tak zwanym przykachałkiem. Kachał jest to słowo oznaczające gminę żydowską, a przykachałek mniejsza miejscowość podlegająca większemu kachałowi. Dopiero w maju 1939 roku Rabka dostała własną gminę żydowską. Abraham Freundlich, oprócz tego, że był prezesem gminy wyznaniowej żydowskiej w Jordanowie, był także prezesem wielu stowarzyszeń, restauratorów, a także różnych stowarzyszeń pomocy dla ludzi ubogich i Bractwa Przymierze Braci Agudas Achim. Agudas Achim to było bractwo, które starało się podkreślać ważność asymilacji Żydów z Polakami, propagowali modlitwy w języku polskim i patriotyzm do Polski. Abraham Freundlich wynajmował części swojego domu, podnajmował dla różnych przedsiębiorców i na sklepy. I na tyłach jego domu znajdowała się rozlewnia arcyksiążęcego browaru w Żywcu. Abraham miał trójkę dzieci, jego córka prowadziła restaurację wszelkich trunków także na rynku rabczańskim,
a dwóch synów, Rudolf, który był znanym znawcą koni. Mówiło się w Rabce i w okolicach na Podhalu, że żaden tak koński nie odbył się bez obecności Rudolfa Freundlicha. Oraz drugiego syna, Józefa, który był działaczem społecznym i kulturalnym. Józef Freundlich, dzięki niemu, za jego inicjatywą, powstał w Rabce basen, który istnieje do dziś, a także otworzył on kawiarnię z dancingiem, która dziś jest bardzo znaną w Rabce kawiarnią zdrojową. Józef Freundlich inwestował także w Krakowie. Wszedł w spółkę, która stworzyła Kino Skala. Dzisiaj na miejscu Kina Skala znajduje się bardzo znany Teatr Bagatela. Chciałam Państwu przytoczyć jeszcze jeden cytat, który też opowiada o jednym z domów żydowskich na rynku w Rabce, właśnie na temat sklepu Abrahama Freundlicha. Jest to ulotka, którą napisał Pinkas Tiberger, który był lokalnym żydowskim rzeźnikiem i jest stylizowana na gwarę góralską. Jest to bardzo charakterystyczne dla Żydów Podhala, że umieli oni mówić gwarą góralską. W Rabce, wiosce u Freilicha, kany była propinacja, założyli sklep Dorfowie. Strasznie pikny, co się zowie. Tam masz naftę i pierniki dla dzieciaków smakołyki. Kupisz zawias i biczysko, rynne, kaszkiet, słowem wszystko. Jedna bida, że Dorfowie nie kupczą olejem w głowie. W Rabce zachowało się kilka takich mało charakterystycznych, ale dla wtajemniczonych zrozumiałych śladów żydowskiej społeczności sprzed wojny. Możemy zobaczyć tutaj schody prowadzące do karczmy pana Buszbauma. Dzisiaj te schody prowadzą do zamurowanej ściany, ale kiedyś prowadziły do bardzo znanej restauracji. Oprócz tego nad drzwiami widzimy gzymsy złożone z 7 kamieni. Według wierzeń kabalistycznych i mistycznych 7 to szczęśliwa liczba w judaizmie, także możemy założyć, że w domach żydowskich takie gzymsy nie powstawały przez przypadek. Oprócz tego znajduje się w Rabce wiele starych żydowskich domów, jak choćby ten drewniany pani Morgulowej. Stoimy nad potokiem Poniczanka w pięknym jesiennym krajobrazie. A jesień to czas najważniejszych świąt żydowskich. Chciałam wykorzystać tę okazję, żeby powiedzieć Państwu trochę o kalendarzu żydowskim. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w kalendarzu żydowskim nie mamy 2020 roku, ale 5781. Kalendarz żydowski nie jest liczony od narodzin Chrystusa, ale od początku świata, stąd ta data o tyle większa niż nasza. Nowy rok żydowski nie przypada na 1 stycznia, ale mniej więcej w naszym kalendarzu jakoś we wrześniu, październiku i nazywa się Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, czyli głowa roku. Po Rosh Hashanah, 10 dni później, następuje święto Yom Kippur, Dzień Pojednania. A dni pomiędzy Rosh Hashanah a Yom Kippur to dni pokuty. Jest to moment, kiedy każdy Żyd zapisywany jest w księdze dobra lub zła. I pomiędzy tymi dwoma świętami ma szansę prosić o wybaczenie i przeprosić za swoje błędy i grzechy. Po Yom Kippur, który jest wielkim dniem postu, 5 dni później następuje kolejne święto Sukkot, święto namiotów, lub też w Polsce to święto było zwane świętem kuczek. I właśnie o tym święcie w Rabce chciałam Państwu opowiedzieć za pomocą cytatu i wspomnień kolejnej mieszkanki Rabki. Święto Sukkot, Katarzyna Luberda. Rzeki Poniczanka i Raba, przepływające przez rynek wraz z okalającymi ich brzegi pięknymi wierzbami i drobniejszą roślinnością, tworzyły niepowtarzalne tło. Rzeka Raba nie była jeszcze uregulowana wysokim murem. Do odgrywającego się nad ich brzegami w przepięknej scenerii żydowskiego święta Sukkot. Przy dzisiejszym moście na Gielówkę były schodki, którymi można było zejść do rzeki. Żydzi budowali kucki, tak nazywaliśmy ich domki. Zbudowane one były z roślinności porastającej brzegi rzek, przeróżnych gałęzi, patyków i tym podobnych. To były takie chatki, w których się modlili. Gdy poziom rzeki był wyższy, wtedy były budowane w pewnej odległości od rzeki lub na balkonach. Po świętach chatki były rozbierane. Koniec cytatu. Święto Sukkot upamiętnia wyjście Żydów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Ta podróż trwa 40 lat i co roku upamiętniamy ją tygodniowym świętem, w trakcie którego Żydzi muszą zbudować poza swoimi domami małe chatki, namioty, zwane Sukkot. W trakcie tego święta religijni Żydzi spożywają posiłki, modlą się, a także w cieplejszym klimacie śpią, w
tych chatkach. W chatkach musi być dziura w dachu, żeby śpiąc móc patrzeć na rozgwieżdżone niebo, tak jak Żydzi idący 40 lat z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Następnym punktem naszej wycieczki jest serce każdego żydowskiego miasteczka, czyli synagoga. Oprócz synagogi w żydowskim miasteczku znajdowała się zawsze łaźnia rytualna, czyli mykwa, a także często rzeźnia rytualna, gdzie Żydzi przygotowywali koszerne mięso. W gminach żydowskich znajdowały się także cmentarze, ale tak jak już wspomnieliśmy, Rabka nie miała swojej odrębnej gminy wyznaniowej żydowskiej, także cmentarz rabczański, czy Żydzi rabczańscy byli chowani na cmentarzu w Jordanowie. Czym była synagoga? Synagoga jest to dom modlitwy Żydów. I początkowo Żydzi nie wierzyli, że nie mówili, że synagoga jest świątynią. Żydzi wierzyli, że świątynia była tylko jedna, świątynia jerozolimska. To tam została złożona Arka Przymierza, czyli 10 przykazań, które Bóg nadał Mojżeszowi na górze Synaj. Świątynia jerozolimska została dwukrotnie zniszczona. Przez Babilończyków, potem ją odbudowano i potem drugi raz przez Rzymian. I od tamtej pory Żydzi zostali wypędzeni z Jerozolimy i rozpoczęła się diaspora, czyli rozproszenie Żydów po Europie i świecie. Stąd właśnie też Żydzi znaleźli się w średniowieczu w Polsce. Do tej pory świątynia jerozolimska nie została odbudowana, a jej jedyną pozostałością jest tak zwana Ściana Płaczu. Jest to wielka atrakcja Jerozolimy. Natomiast Żydzi w rozproszeniu, Żydzi w diasporze budowali synagogi, miejsca, gdzie mogli się ze sobą spotkać i modlić. Synagoga to słowo pochodzi z języka greckiego i oznacza miejsce zgromadzeń, spotkań. W Rabce synagoga nie zachowała się. Mamy jej tylko jedną pozostałość, czyli murowane schody. Są to schody, które zostały odkryte w 2011 roku przez lokalnego działacza i strażnika pamięci pana Narcyza Listkowskiego. Mają 4 metry szerokości i 20 metrów długości i prowadziły na pierwsze piętro drewnianej synagogi. Synagoga z Rabki została zbudowana prawdopodobnie około 1900 roku. Była na murowanej podmurówce, kamienie pochodziły z rzek nieopodal, a była zbudowana z drewna. Na starej fotografii mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądało wejście do pierwszego piętra, czyli na galerię kobiet. W synagogach mężczyźni i kobiety modlą się osobno. Bardzo często w polskich synagogach kobiety właśnie modliły się na galerii, czyli na pierwszym piętrze. Po polsku mówimy na to często babiniec. Sama synagoga znajdowała się tutaj, gdzie teraz jest trawnik. Proszę spojrzeć, a w miejscu, gdzie znajduje się kamień, była bima. Bima jest to centralne miejsce w synagodze, gdzie czyta się w trakcie modlitw Torę. Tora wyciągana jest z szafy ołtarzowej, która nazywa się Aron HaKodesh. Szafa ołtarzowa znajdowała się od tamtej strony, czyli strony wschodniej. Synagogi, tak jak kościoły, od średniowiecza były orientowane, czyli po stronie wschodniej znajdował się ołtarz, a po zachodniej wejście. Drewnianą synagogę Niemcy rozebrali w 1942 roku. Wiemy z opowieści osób, które przetrwały wojnę, że synagoga nie została spalona, a rozebrana na materiał budowlany. Polska była miejscem, gdzie takich drewnianych synagog były setki. Niestety zachowała się tylko jedna, jest ona w miejscowości Wiśniowa, natomiast te inne były bardzo piękne i rozbudowane i nawiązywały do lokalnej architektury drewnianej. Dzisiaj w Rabce widzą Państwo tylko schody. Schody prowadziły do wejścia do części kobiet, a dzisiaj na tym miejscu niestety znajduje się lokalny wychodek. Pan Narcyz Listkowski, pod dom którego podejdziemy za chwilę, razem z grupą przyjaciół odnalazł schody pod darnią i liśćmi. Zostały one oczyszczone, a kilka lat temu zapisane do rejestru zabytków gminy. Znajdujemy się teraz przy ulicy Gilówka. W tej okolicy znajdowało się też wiele żydowskich domów. Była tutaj rzeźnia rytualna, czyli miejsce, gdzie Żydzi przygotowywali koszerne mięso. Znajdowała się tutaj piekarnia pana Adolfa Stillera. Była to piekarnia z mechanicznym mieszadłem, bardzo nowoczesna. A także znajdował się tutaj dom rabina, ostatniego rabina Rabki, czyli pana Izraela Rokacha, oraz mykwa. Mykwa jest to łaźnia rytualna. Dokładnie w domu za mną, ulica Gilówka numer 4, dzisiaj mieszka pan Narcyz Listkowski.
Pan Narcyz mieszkał tutaj w dzieciństwie i nie wiedział, dlaczego jego dom przezywano łaźnią. Myślał, że jest to związane z tym, że mają podpiętą kanalizację i wodociąg. I dopiero kiedy był nastolatkiem, dowiedział się, poznał żydowską historię swojej miejscowości i okazało się, że dokładnie w jego domu przed wojną znajdowała się żydowska rytualna łaźnia. W trakcie II wojny światowej łaźnia także została uruchomiona przez Niemców i tutaj raz w tygodniu więźniowie żydowscy obozu pracy w Rabce przechodzili na dezynfekcję. Dzisiaj z łaźni przedwojennej pozostało niewiele, ale mamy ciągle w piwnicy u pana Narcyza możemy zobaczyć płytki ceramiczne, którymi kiedyś były wyłożone ściany mykwy. Do takiej mykwy Żydzi religijni powinni przychodzić co najmniej raz w tygodniu przed szabatem. Szabat to święty dzień tygodnia, który zwyczajowo jest w sobotę, ale Żydzi liczą początek dnia wraz z zachodem słońca dnia poprzedniego, czyli od piątku wieczorem do soboty wieczorem trwa szabat. Już w piątek około południa religijni Żydzi przychodzą do mykwy, żeby wziąć kąpiel rytualną, ablucję. Kobiety także korzystają z mykwy w innych okolicznościach i na ogół mykwy są oddzielne dla mężczyzn i dla kobiet. Chciałam Państwu jeszcze opowiedzieć o żydowskiej kolonii leczniczej dla dzieci w Rabce. Ta kolonia funkcjonowała przez pół wieku, od 1890 roku do 1939 i przeszło przez nią 10 tysięcy dzieci. Idea zakładania takich kolonii leczniczych dla dzieci była na tamte czasy całkiem nowa. Pierwsze kolonie zostały otwarte w Szwajcarii, potem we Lwowie, a w Rabce tylko 3 lata wcześniej dla dzieci chrześcijańskich. Inicjatorami powstania uzdrowiska dla dzieci w Rabce byli Żydzi postępowi z Krakowa. Uzdrowisko nosiło imię Marii i Wilhelma Franklów, którzy byli inicjatorami wybudowania nowego budynku sanatorium dziecięcego. Ten budynek, który widzą dzisiaj Państwo za mną, już jest całkowicie zmieniony architektonicznie, ale na starym zdjęciu możemy zobaczyć, jak wyglądał. Na zdjęciu widzimy też radosne dzieci stojące przed budynkiem uzdrowiska. W pierwszym roku funkcjonowania tego uzdrowiska przyjechało 130 dzieci, natomiast w ostatnim roku było ich już blisko 800. Dzieci przyjeżdżały na 4-tygodniowe turnusy i w trakcie tych turnusów najważniejsze było dobrze się wyspać, dużo jeść, było 5 posiłków dziennie, a także korzystać z solanek rabczańskich i z obecnego tutaj mikroklimatu. Mottem istnienia tego uzdrowiska było nie tylko zdrowy rozwój fizyczny, ale także, aby dusza dziecięca przebywała w radosnej i słonecznej atmosferze. I faktycznie ci, co pamiętają tą kolonię leczniczą żydowską z Rabki, mówią, że panowała tutaj atmosfera swobody, rozbrykania, zabawy, wesołości, ale także pewnej dyscypliny. Dzieci posiadały tutaj dostęp do własnej świetlicy, do ogrodu, do altany, a także teatrzyku, z którego mogły korzystać. Kiedy dziedzicem i właścicielem solanek w Rabce był pan Julian Zubrzycki, zezwolił on, aby dzieci z uzdrowiska, dzieci żydowskie, bezpłatnie korzystały ze źródeł zdroju. Kolonia lecznica dla dzieci żydowskich w Rabce była finansowana z różnych źródeł. Po pierwsze, z datków członków towarzystwa tej kolonii, które znajdowało się w Krakowie i należało do tego towarzystwa wielu znamienitych, głównie przedstawicieli ruchu postępowego. Między innymi był to rabin Ozjasz Ton albo prezydent Krakowa Józef Sary. Oprócz datków to sanatorium było sponsorowane także przez Gminę Żydowską, Urząd Miasta Krakowa, a także różne instytucje i stowarzyszenia, które wspomagały najbiedniejszych. Akuracjuszami były dzieci osierocone, dzieci, które dotknęły pożary lub powódź, dzieci z najbiedniejszych rodzin Kazimierza, a także innych miast dookoła Krakowa. W 1938 i 1939 roku przyjęto tutaj dzieci wysiedlone z Niemiec. Naprzeciwko budynku żydowskiej kolonii leczniczej znajduje się inna willa. Do tej willi także przyjeżdżali żydowscy kuracjusze. Były to członkinie ruchu Beis Yaakov. Beis Yaakov to organizacja założona w 1917 roku w Krakowie przez panią Sarę Schenierer, która była ortodoksyjną Żydówką i z zawodu krawcową. Postanowiła ona zorganizować system szkoleń i szkół dla dziewcząt z ortodoksyjnych rodzin żydowskich. Takie kształcenie wcześniej nie istniało. Do dzisiaj szkoły Beis Yaakov możemy znaleźć na całym świecie, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, gdzie istnieją jeszcze żydowskie ortodoksyjne społeczności.
Dziewczęta ze szkoły Base Jakow przyjeżdżały tutaj od lat 20. i właśnie zamieszkiwały dokładnie tą willę, którą widzą Państwo za mną. Możemy zobaczyć sceny i zdjęcia z tych pobytów na wspaniałych fotografiach, które znajdziemy na stronie Joint Distribution Archives albo także za pośrednictwem aplikacji Muzeum Galicja Fotografie z żydowskiej Polski. Bardzo Państwu polecam. Kres ludności żydowskiej Rabki przyniosła II wojna światowa. W czasie II wojny światowej powiat nowatarski został przemianowany na Kreis Neumarkt i należał do Generalnego Gubernatorstwa. Generalne Gubernatorstwo była to część południowej Polski, która podlegała III Rzeszy, a gubernatorem był Hans Frank i jego siedzibą był Zamek Królewski na Wawelu. Powiat nowatarski miał troszeczkę inną specyfikę niż inne miasta polskie, ponieważ nie istniały tutaj odrębne dzielnice czy ulice żydowskie. Żydzi mieszkali razem z Polakami w tych samych miejscach i także w czasie wojny nie zostały wydzielone odrębne getta. Możemy powiedzieć, że Żydzi byli całkiem dobrze zasymilowani. Jak wspomniałam, wielu z nich mówiło gwarogóralską, większość mówiła po polsku, a w największej synagodze w powiecie, czyli w Nowym Targu, modlono się także po polsku. Do 1942 roku sytuacja na Podhalu była stosunkowo spokojna. Osiedliło się tutaj dość sporo Żydów, którzy przyjechali z innych części Polski i z dużych miast, żeby spróbować się tutaj ukryć. Natomiast w południowej części Podhala Niemcy wyodrębnili strefę zamkniętą, tak zwane Sperrgebiet, gdzie Żydzi nie mogli się osiedlać i musieli opuścić swoje mieszkania. Sytuacja zmieniła się wraz z 1942 rokiem. Rozpoczęła się akcja Reinhardt, czyli akcja eksterminacji żydostwa Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego. Już od wiosny rozpoczęły się masowe rozstrzeliwania. Takich akcji rozstrzeliwań były trzy. I w różnych miejscowościach Podhala, mniejszych, tam gdzie tych Żydów było mniej niż 30 osób, Żydzi byli zabijani we własnych domach, w własnych ogrodach, na ulicach własnych miasteczek. Niestety stąd wiemy, że były świadkami tych wszystkich wydarzeń, byli także polscy sąsiedzi. W Rabce sytuacja miała się podobnie, aż do momentu ostatecznej deportacji. Ostateczna deportacja miała miejsce 30 sierpnia 1942 roku. Tego dnia wtargnięto do mieszkań żydowskich, wcześnie rano, i wysłano wszystkich Żydów na plac koło dworu w Rabce. Tam musieli czekać na transport, który przyjechał z innej miejscowości i około 1000 Żydów rabczańskich, było to 450 Żydów rabczańskich oraz ci nowo osiedleni z różnych miast, zostało załadowanych do wagonów. Wagony były wysypane wapnem. Wapno wraz w połączeniu z wilgocią było trujące i piekło i paliło w stopy transportowanych. Pociąg ruszył do miejscowości Bełżec. Podróż trwała kilka dni. Wagony były przeładowane i 2,5 tysiąca Żydów z Podhala dojechało do obozu zagłady w Bełżcu. Obóz zagłady w Bełżcu był takim obozem eksperymentalnym, gdzie Niemcy uczyli się, jak skutecznie i szybko mordować. Było to bardzo mroczne i tragiczne miejsce. W przeciągu zaledwie pół roku funkcjonowania tego obozu zginęło tam 500 000 Żydów. Jest to mało powszechnie znane miejsce i warto, żebyśmy wiedzieli, że większość Żydów z Małopolski, na przykład z Krakowa, zginęło właśnie tam, a nie w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Z tego transportu 2,5 tysiąca osób, Żydów z Podhala, nie przeżył nikt. Na ziemiach okupowanej Polski funkcjonowało prawo, że za próbę ratowania Żydów i ukrycia Żydów grozi kara śmierci. W samym powiecie nowotarskim wydano 17 wyroków śmierci na Polaków, którzy próbowali uratować swoich żydowskich sąsiadów. I gestapo wyznaczyło nagrodę 1000 złotych dla tego, kto przeprowadzi na policję Żyda. Na tym tle zupełnie niesamowita i bohaterska wydaje się historia pani Eleonory Wagner z Rabki. Pani Leonora mieszkała w willi, która znajduje się za nami, w willi Truskawka, i w czasie wojny zdecydowała się uratować swoją żydowską sąsiadkę, Franię Netzer, oraz jej matkę Jetti. Pani Wagner i Frania Netzer znały się jeszcze sprzed wojny, ponieważ mieszkały w jednym domu. Kilka dni przed deportacją Żydów z Rabki pani Wagner zaproponowała Frani, że może ją przechować.
Dziewczyna zgodziła się i przygotowała sobie kryjówkę. Do kryjówki przyniosła pożywienie oraz wodę, która mogłaby jej wystarczyć na kilka tygodni. Przez 28 miesięcy Leonora Wagner przynosiła raz w tygodniu jedzenie dla ukrywających się kobiet. Robiła to w ukryciu przed własnym mężem, który był lokalnym fryzjerem. Wiemy także, że był niestety pijakiem, antysemitą i pracował w szkole dowódców policji i służby bezpieczeństwa w Rabce. Proszę sobie wyobrazić, jaki wielki heroizm i bohaterstwo musiało kierować tą kobietą, która nawet w tajemnicy przed własnym mężem decydowała się ryzykować własne życie, żeby pomóc Franie i jej matce. Frania za to przynosiła jej różne rzeczy ze swojego mieszkania, pieniądze lub też ubrania. Widzimy teraz stare zdjęcie planu willi Truskawka i widzimy miejsce kryjówki Franii i jej matki poprzez te 2,5 lat wojny. Pani Leonora Wagner nigdy nie otrzymała medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, czyli tego medalu, który jest przyznawany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie dla tych, którzy ryzykowali swoje życie i bezinteresownie pomagali Żydom, ale jest na pewno w pamięci rodziny pani Frani Netzer. Frania Netzer po wojnie wyemigrowała do Izraela, wyszła za mąż i tam założyła rodzinę. W całym powiecie nowotarskim 8 osób otrzymało medale Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Frania i jej matka to jedyne Żydówki, które przeżyły w Rabce. Mamy oczywiście też historię innych Żydów z Rabki, którzy przeżyli wojnę, ale nie działo się to na terenie tego powiatu. Albo przenieśli się do innych miejscowości, albo ukrywali się na aryjskich papierach, albo byli pracownikami obozów pracy oraz szkoły SS, która także znajdowała się w Rabce i do której teraz się udamy. W Rabce znajdowała się niesławna szkoła dowódców Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa SS. Mieściła się ona w willi Tereska, którą widzą tutaj Państwo po lewej stronie. Przed wojną w willi Tereska znajdowała się szkoła żeńska rodziny Szczuka, gimnazjum sanatoryjne dla dziewcząt. Natomiast od 1940 roku mieściła się tutaj szkoła SS. Była to szkoła tzw. katów Podhala. Uczono tutaj, jak efektywnie i szybko zabijać, jak torturować, jak wykonywać publiczne egzekucje. Kierownikiem szkoły w willi Tereska był Wilhelm Rosenbaum. Był to młody SS-man, miał tylko 25 lat, kiedy przyjechał do Rabki. Najpierw jako sekretarz, a później jako kierownik szkoły. Znany był ze znęcania się nad ludźmi. Był psychopatą i sadystą. Jako młody chłopak, wiemy, że pochodził z rozbitej rodziny, jego macocha znęcała się także nad nim i biła go, poniżała. Jako 15-latek wstąpił do SA, kiedy skończył 18 lat do NSDAP, a później przyłączył się do SS. Zrobił tutaj błyskawiczną karierę. Ci, co ocaleli, pamiętają jego tortury nad więźniami. W szkole, tak jak wspomniałam, uczono się, jak efektywnie i szybko mordować Żydów. Kiedy deportowano Żydów z Rabki do obozu zagłady w Bełżcu, w Rabce pozostało 200, mniej więcej 200 mężczyzn Żydów, którzy mieszkali w tak zwanym obozie pracy w Rabce na Słonym, a pracowali w willi Tereska jako służba. Na zdjęciach widzimy pracowników żydowskich willi Tereska. Za willą Tereska znajdowały się miejsca rozstrzeliwań, do których za chwilę podejdziemy. Widzą Państwo na zdjęciu niemiecki napis na fasadzie willi Tereska oraz schody. Schody te zostały zbudowane przez Żydów na polecenie Wilhelma Rosenbauma. Są one zbudowane z macew, czyli z kamieni nagrobnych z cmentarza żydowskiego w Jordanowie. Rosenbaum wykorzystał białe macewy i zbudował schody 10 na 10 metrów. Z czarnych, marmurowych macew został ułożony nazistowski orzeł, tak zwana gapa. Goście i rekruci szkoły chodzili po tych hebrajskich napisach, śmiali się i poniżali, profanując te święte kamienie. Wilhelm Rosenbaum został aresztowany przez Gestapo za nadużycia, do których dopuścił się tutaj w Rabce. Ale po wojnie udało mu się uciec i po wojnie żył w Niemczech. Pracował jako agent ubezpieczeniowy, prywatny detektyw, a w końcu założył sklep ze słodyczami. Dopiero w latach 60. rozpoczęły się procesy, między innymi jego, i został on skazany na karę dożywocia. Wyszedł jednak po kilku latach ze względu na słabe zdrowie i umarł w 1984 roku. Znajdujemy się w książęcym lasku za willą Tereska. Jest to miejsce masowych rozstrzeliwań Żydów w czasie wojny. Nie wiemy dokładnie, ile osób tutaj spoczywa. Mówi się około 500 ofiarach. Dzisiaj jest też to miejsce takiego symbolicznego pomnika cmentarnego.
W latach 90. remontowano teren koło willi Tereska i wydobyto macewy, które Rosenbaum użył do wybudowania schodów. Okazało się, że część macew znajduje się także w potoku. Ściany potoku zostały umocnione płytami nagrobnymi z cmentarza żydowskiego. Wtedy też, kiedy wyciągnięto te macewy, zbudowano ten symboliczny cmentarz, pomnik, który widzą tutaj Państwo, tak zwane lapidarium. Według prawa żydowskiego, jeżeli nie wiemy, gdzie dokładnie została pochowana osoba, nie powinniśmy ustawiać macewy w przypadkowym miejscu, ale właśnie lepiej było stworzyć symboliczne lapidarium w miejscu centralnym. Natomiast te duże płyty wylane betonem, które widzą tutaj Państwo po obydwu stronach, to miejsca masowych grobów. W tym roku, w lecie tego roku, pan Narcyz Listkowski oraz zespół historyczny Historia Rabki zainicjowali postawienie takiej tablicy, która upamiętnia 202 żydowskich mieszkańców Rabki. Są oni wymienieni tutaj z imienia i nazwiska, także podany jest ich wiek. Ta tablica to jest wynik pracy wielu osób i historyków, a także dokumentów archiwalnych, dzięki którym udało się nam wydobyć z zapomnienia te imiona i nazwiska. Spośród wszystkich nagrobków wyróżnia się tutaj ten jeden, pani Olgi z Rubinów-Choroszkiewicz. Pani Olga pochodziła z Poznania i przyjechała do Rabki w czasie wojny. Była lekarzem pediatrą i przechrzciła się na wiarę chrześcijańską. Niestety w czasie wojny Niemcy odnaleźli jej pochodzenie i aresztowali ją. W trakcie przesłuchania przyznała się do swojego żydowskiego pochodzenia i została rozstrzelana na tym terenie. Żydzi upamiętniają osoby zmarłe małym kamieniem, który kładą na nagrobku. Ta tradycja pochodzi jeszcze z czasów biblijnych, kiedy Żydzi mieszkali na terenie ziemi Izraela, kładli na nagrobkach kamienie, żeby ochronić ciała spoczywające w piaskowej ziemi. Dzisiaj tradycja przeniosła się także w diasporze i wszędzie na cmentarzach żydowskich możemy odnaleźć nagrobki nakryte kamieniami. Po wojnie to miejsce masowych rozstrzeliwań było zapomniane. Lekarz rabczański Zdzisław Olszewski postanowił ogrodzić to miejsce drutem kolczastym, ponieważ pasły się tutaj krowy. Dopiero w latach 80. z inicjatywy sióstr Peller zrobiono pierwsze upamiętnienie. Potem w latach 90., tak jak wspomniałam, pan Leo Gatterer, jedyny ocalały Żyd z Mszany Dolnej, zasponsorował kolejną odnowę cmentarza. I w latach 2000 razem z pan Narcyz Listkowski, razem z zespołem Historia Rabki dokonali ostatecznego odnowienia i upamiętnienia cmentarza.